Skorzystaj z narzędzia jednokładność, aby znaleźć w układzie współrzędnych obraz figury ABCDEF w jednokładności ośrodku w punkcie 9/9 -9 i skali wynoszącej 3. No to skorzystajmy z narzędzia. Naciśnijmy ten przycisk. Pojawia się punkt, który jest środkiem jednokładności. Należy umieścić go w odpowiednim punkcie. Z treści zadania wiemy, że ma to być punkt o współrzędnych 9 i -9, czyli tutaj skala jednokładności wynosi 3. Można do tego podejść tak. Wybieramy sobie dowolny z punktów należących do figury, najwygodniej któryś z wierzchołków. Obraz tego punktu w jednokładności o skali 3 będzie leżał 3 razy dalej od środka jednokładności niż ten punkt. Mamy tu po prawej pytanie dotyczące punktów A i E, więc znajdźmy obrazy tych dwóch punktów. Jak daleko od środka jednokładności leży punkt A? Współrzędne punktu A to 4 i minus 3, czyli w kierunku X leży on o 5 jednostek w ujemną stronę od dziewiątki, czyli od współrzędnej X środka jednokładności. Chcemy, żeby jego obraz leżał 3 razy dalej od dziewiątki. Czyli współrzędna X obrazu punktu A będzie leżała o 15 jednostek w ujemną stronę od dziewiątki. Czyli współrzędna X obrazu punktu A to 9 minus 15, czyli minus 6. Możemy wpisać minus 6 w odpowiedzi. I tak samo współrzędna Y też musi leżeć 3 razy dalej. Współrzędna Y punktu A to minus 3 na Y środka jednokładności to minus 9, czyli w kierunku Y punkt A leży o 6 jednostek wyżej, więc chcemy, żeby leżał 18 jednostek wyżej w porównaniu ze środkiem jednokładności. 18 jednostek wyżej względem minus 9 to plus 9, czyli obrazem punktu A jest minus 6, plus 9. I to daje nam wystarczająco dużo informacji, żeby wykonać jednokładność o skali 3. Jeżeli złapiemy myszą za brzeg tego przerywanego okręgu i odpowiednio przesuniemy, żeby obraz punktu A znalazł się w punkcie minus 6, 9 i gotowe. Przekształciliśmy figurę ABCDEF w jednokładności o środku w punkcie 9, 9 i skali 3. I możemy teraz sprawdzić, jakie współrzędne ma obraz punktu E. Widać na oko, że każdy z obrazów leży 3 razy dalej od środka niż odpowiadający mu punkt. Współrzędne obrazu punktu E to minus 6 i minus 3. Jeszcze zdanie do uzupełnienia. Obrazy punktów A i E leżą razy dalej od środka jednokładności niż punkty A i E. Leżą trzy razy dalej. Na przykład punkt E ma współrzędną x równą 4, czyli o 5 mniej niż współrzędna x środka jednokładności, a jego obraz ma współrzędną x równą minus 6. Czyli o 15 mniej niż współrzędna x środka jednokładności. To samo dotyczy współrzędnych y punktu e i jego obrazu. Współrzędna y punktu e jest o 2 większa niż dla środka jednokładności. Współrzędna y obrazu punktu e jest o 6 większa niż dla środka jednokładności. Sprawdzamy odpowiedź. Jest ok.